I witajcie po krótkiej przerwie od vlogów. W tym vlogu pokażę wam nasz nowy sposób, czy nowy pomysł na podróż. Poprzednia podróż, jak pamiętacie, podróż kamperem do Hiszpanii. Mieliśmy tego kampera 2,5 roku, zwiedziliśmy bardzo dużo Europy tym kamperem. Został sprzedany, jak wiecie. Jak nie wiecie, cofnijcie się do poprzednich filmów. Słuchajcie, w dzisiejszym vlogu pokażę wam nasz nowy sposób na podróż. I to będzie zaskoczenie. A w sumie to zobaczcie sami. Słuchajcie, jako naszego nowego towarzysza podróży wybraliśmy właśnie osobowe auto. Tak, jest to Mitsubishi Outlander PHEV, czyli hybrydowy samochód, który może ciągnąć naprawdę ciężkie przyczepy. To był jeden z powodów, dla którego wybraliśmy oto ten model. Także jak już wiecie, będzie przyczepa kempingowa. Teraz wkleję wam parę zdjęć przyczepy kempingowej, które jeszcze w tym vlogu nie ma. Jest to tania przyczepa, którą kupiliśmy na próbę po to, aby sprawdzić, czy ten styl, ten sposób podróżowania nam się spodoba, a po drugie ta przyczepa po wszystkich podróżach, po wszystkich przeróbkach wyląduje w Hiszpanii na naszej prywatnej działce, gdzie już zostanie na zawsze jako nasz domek letniskowy. Słuchajcie, poza tym Mitsubishi Outlander, który stoi właśnie za mną, ma mega przestronne wnętrze, także mieścimy my się wszyscy, mieści się Chico, który ma dużo miejsca w bagażniku. Naprawdę to auto nam odpowiada pod względem i ekologii, i stylu jazdy. Samochód ten jest wyposażony w 4 silniki elektryczne, każdy silnik elektryczny napędza swoje koła, ma silnik spalinowy, można jeździć w trzech trybach, słuchajcie. Tryb pierwszy to jest tryb spalinowy, tylko wyłącznie na silniku spalinowym, czyli napędza go 2-litrowy silnik spalinowy. Tryb drugi to jest tryb hybrydowy, czyli pracuje sobie silnik spalinowy razem z silnikiem elektrycznym. I tryb trzeci to jest tylko i wyłącznie jazda elektryczna, która przydaje się teraz w strefach zeroemisyjnych. Na silniku elektrycznym przejedziecie niespełna 50 km. Jak widzicie, zamiast wlewu paliwa posiadamy tutaj dwa gniazdka, jedno do ładowania wolnego, drugie do ładowania szybkiego. I teraz tak, pierwsza podróż tym zestawem, czyli Mitsubishi Outlander plus przyczepa kempingowa. Pierwsza podróż tym zestawem, już niedługo na przełomie kwietnia i maja jedziemy, słuchajcie, gdzie? Oczywiście do naszej kochanej Hiszpanii. Wyruszamy do Lloret de Mar. Widzowie, którzy nas znają z poprzednich vlogów, wiedzą, że w Lloret de Mar już byliśmy. Spodobało nam się to miejsce. Po sezonie było fantastycznie. Byliśmy tam 2 lata temu. Teraz zamierzamy sprawdzić, jak jest przed sezonem. Już zarezerwowaliśmy sobie kemping na wypróbowanie, jak się jedzie z przyczepą. Jeszcze nigdy nie jeździłem z przyczepą, ale chcemy po prostu to wypróbować. Także zapraszam was na dalsze oglądanie. Następne vlogi, remont przyczepy. I później już tylko podróż do Lloret de Mar, pierwsza podróż przyczepą kamperową. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. A w międzyczasie zapraszam was do zostawienia łapki, subika może. Jeśli macie pytania o to auto, ktoś jest zainteresowany kupnem takiego samochodu, chciałby wiedzieć, jak to auto się sprawuje,
Zadawajcie pytania w komentarzach. Nie jest to program motoryzacyjny, ale postaram się Wam na wszystkie pytania odpowiedzieć. Czy da radę pociągnąć dużą przyczepę? Zobaczymy. Sprawdzimy też jeszcze jego spalanie. Jakie jest spalanie na trasie z przyczepą? Niestety zbiornik na paliwo jest tutaj bardzo malutki, także częste postoje będą niestety nam towarzyszyć. Zapraszam Was od następnego vloga na remont przyczepy. Do zobaczenia, dzięki, że byliście. No i słuchajcie, przesiadłem się do środka auta, bo niestety tak wieje, że nic byście nie słyszeli. Pokrótce, słuchajcie, sprzedaliśmy kampera z paru powodów. Po pierwsze, kamper był dla nas za duży, co ograniczało nasze podróżowanie, ograniczało w sensie takim, że nie mogliśmy wszędzie wjechać, nie mogliśmy wszystkiego zobaczyć. Pracujemy obydwoje, więc nie mamy czasu, żeby podróżować cały rok. Staramy się jak najczęściej podróżować. I kamper po prostu był dla nas na początku idealny. Teraz się okazało, że trochę nas to męczy, że trzeba parkować. Jeszcze doszły te zakazy w wielu miejscach, w których nie wolno parkować. I tak dalej, i tak dalej. Nawet Hiszpania stała się już takim krajem, który kamperów za bardzo nie lubi. Niektóre regiony bardzo lubią, niektóre regiony nie lubią. Także stwierdziliśmy, że trzeba zmienić styl. Pierwszym pomysłem był Volkswagen T5, przerobiony na kampera. Takie podróżowanie incognito troszeczkę, ale niestety ten plan upadł, bo ceny tych modeli to jest kosmos po prostu. To jest kosmos. Za stare auto trzeba zapłacić naprawdę potężne pieniądze. No i na czym zatrzymaliśmy się? Zatrzymaliśmy się na Mitsubishi Outlanderze i do tego przyczepa kempingowa. Kupiliśmy na początek bardzo tanią przyczepę kempingową tylko i wyłącznie ze względu na to, że chcemy spróbować. Po prostu nie wiemy, jak jest jeździć z przyczepą. Ja nigdy nie jeździłem z przyczepą kempingową. Nie wiem, nawet nie wiem, jak się ciągnie przyczepę kempingową. Kupiliśmy bardzo taniutką, starą przyczepę kempingową. Też dla frajdy, żebym mógł sobie coś porobić, też żebym mógł sobie vlogi ponagrywać z tego. Lubię majsterkować, także ponaprawiamy tą przyczepę kempingową i zobaczymy, co się uda z niej zrobić. Jedziemy już niedługo, nie wiem, czy słyszeliście poprzednią wypowiedź, jedziemy już niedługo do Hiszpanii, do Lloret de Mar. Bardzo komercyjne miejsce, podobało nam się, jak byliśmy tam bodajże 2 lata temu. Po sezonie, to była już jesień i bardzo nam się spodobało. Nie było tłumu, było naprawdę fajnie. Także jedziemy znowu do Lloret de Mar. Tym razem na 2 tygodnie bierzemy przyczepę ze sobą. Jest to jazda testowa. Robimy to tylko i wyłącznie dla testu. Mogliśmy gdzieś pojeździć po Polsce, mogliśmy gdzieś pojeździć po Europie, ale wybraliśmy Hiszpanię. Będzie już ciepło, będzie fajnie. Także jedziemy tą przyczepą do Hiszpanii. Słuchajcie, zostało nam niedużo czasu, żeby ją porobić. Mamy dużo roboty w niej. Nie wszystko uda się zrobić jeszcze przed Hiszpanią, ale spokojnie. Następna podróż tą przyczepą kempingową, jeśli nam się to spodoba, a myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu, jedziemy do Portugalii. Także ci, którzy chcą zostać z nami, zapraszam serdecznie. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was do lajkowania i do komentowania, co myślicie o naszym nowym pomyśle. To będzie super. Zapraszam Was też na następne odcinki, już majsterkowanie przy starej przyczepie kempingowej. Jeszcze nie wiem, gdzie to będę robił, ale gdzieś będę musiał znaleźć sobie plac na to. I co? No to by było tyle. Pokrótce. No i słuchajcie, przejdźmy do samego Mitsubishi Outlander. No co? Zasięg akumulatorowy teraz jest 1 km, akumulator jest praktycznie rozładowany do zera. Zasięg spalinowy 406, jak widzicie, silnik pracuje. Nie mam zapiętych pasów. Stoimy sobie w takim fajnym miejscu. I zasięg tak normalnie to jest około 500 km na silniku spalinowym. No niedużo, niedużo, ale powiem szczerze, no i tak trzeba się zatrzymywać, tankować i tak dalej. Auto jest fajnie, bogato wyposażone. Co Wam będę opowiadał? Nie jest to kanał motoryzacyjny, też nie jestem jakimś ekspertem. Tutaj macie parę ciekawych rzeczy, czyli możecie sobie obejrzeć, jak pracują silniki spalinowe. Możecie sobie zobaczyć przepływ energii, w tym momencie zapalony silnik, ale bierzemy tylko z akumulatorów. Co? Dwustrefowa klimatyzacja. No jakieś takie no, podstawowe pierdełki, które są teraz w każdym praktycznie aucie, czyli jakieś tam podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba. Najciekawsze, co jest w tym aucie moim zdaniem, to jest skrzynia biegów. No to nie jest nawet skrzynia biegów według ekspertów. Ale co, podgrzewane siedzenia macie tutaj, jest napęd na 4 koła, mamy tryb charge, to jest tryb, w którym ładujemy
akumulator w czasie jazdy, mamy tryb safe, czyli to akurat przydaje się, jak wiecie, że będą jakieś grube podjazdy, to oszczędzacie akumulator przed tymi podjazdami, to się przyda akurat jeśli chodzi o przyczepę. No i co, pokrótce tak to wygląda. No wszystko ma to co trzeba, jakieś pierdoły, które każde auto w tych czasach ma, systemy różnego rodzaju i tyle. Tak wygląda tył tego auta, jak już widzicie, Julia już jest rozłożona, ma swój stolik też, jest szyberdach. Z tyłu mamy duży bagażnik, w którym jeździ nasz pies Chico. Jak ktoś nie wie, kto to jest Chico, no to cofnijcie się do poprzednich filmów. I pokrótce tak wygląda sprawa z Mitsubishi Outlanderem. Ma silnik, posiada silnik spalinowy o pojemności 2 litrów. No i tyle. Jeśli ktoś by chciał obejrzeć coś więcej o tym samochodzie, coś więcej się dowiedzieć, może ktoś by chciał taki samochód w przyszłości sobie kupić, jest zainteresowany, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam Was. Postaram się odpowiedzieć w komentarzach do wszystkich pytań, które zadajecie. Także zachęcam do tego. No i tyle. Nic. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek już będzie o naprawie przyczepy, także powinno być fajnie. Mi się przynajmniej będzie podobało. Lubię naprawiać przyczepy, lubię naprawiać sobie różne rzeczy, lubię robić ze staroci coś fajnego. Aha, słuchajcie, pomysł z tą przyczepą starą też nie jest tak do końca podjęty, tylko dlatego, że chcemy spróbować. Jak wiecie, szukamy działki w Hiszpanii i najprawdopodobniej, jeśli znajdziemy już naszą działkę w Hiszpanii, ją zakupimy, to ta przyczepa stara wyląduje jako pierwsza na tej działce. To będzie nasz domek letniskowy na początku, dopóki czegoś na niej nie zbudujemy. Także taki też jest pomysł. No nic, zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, komentarze, pytania itd., itd. Bardzo mile widziane. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam Was. Cześć. Teraz pokażę Wam parę ujęć jeszcze z czasu jazdy. Jeszcze będziemy testowali to auto, jeszcze będę Wam pokazywał, ale popatrzcie, teraz już zasięg jest. No nie ma zasięgu na silniku elektrycznym, ale auto dalej jedzie elektrycznie. Fajna sprawa, naprawdę polecam. Zaraz oczywiście włączy się silnik spalinowy do napędzania, ale chyba nie do napędzania kół. Ten system bardzo dziwnie działa. O, właśnie włącza się silnik spalinowy, a raczej generator, także on generuje tylko prąd do baterii. Widzicie? A jak przyciśnięcie mocniej, to będzie dźwięk nietypowy i zaraz przełączy się na... Widzicie? Przełączył się chwilę na silnik spalinowy, który teraz napędza tylko i wyłącznie koła. Także to wszystko zależy od tego, jak jeździcie, czy szybko, czy wolno. Jest też jeszcze tryb eko. No, tu przekroczenie linii. To ma różne pierdoły, o. No i słuchajcie, tak to auto wygląda. Przetestujemy je jeszcze, jak się sprawuje z przyczepą kempingową. Wydaje mi się, że powinien dać radę, ma niby do 1700 kg może ciągnąć, także spoko. I zlecimy dalej.